czym trener upatruje przyczyny porażki swojego zespołu? No, na tak na gorąco ciężko do końca powiedzieć, co było główną przyczyną porażki. No, gratuluję zespołowi gospodarzy. Myślę, że bardziej wytrzymali to ciśnienie, to napięcie i lepiej, po prostu, jak to się mówi, psychicznie lepiej wyszli w tym meczu. Dzisiejszy zespół Nysy Kłodzko był nie do ogrania, nie do zwyciężenia przez pański zespół. Znaczy, myślę, że był do ogrania. No mówię, na gorąco ciężko powiedzieć, czy go zabrakło. Trzeba usiąść gdzieś tam, się zastanowić, przeanalizować ten mecz,